Haniu, jesteśmy na evencie marki Zuzo Design. Chciałem zapytać, czym przekonały Cię produkty? Zuzią. No właśnie, bo widzę tutaj Maryjki akurat. Tak, Maryjki. To jest dość kontrowersyjna, powiedziałabym, biżuteria według niektórych. Ja tak przynajmniej ostatnio słyszałam, że nie powinno się nosić krzyży, że nie powinno się biżuteryjnie w każdym razie nosić Matki Boskiej. Ja sobie myślę, że chyba lepiej jest nosić Matkę Boską niż myszkę Miki i krzyż, niż, nie wiem, kaczora Donalda na szyi, bo to jest chyba no, taki najpiękniejszy znak, ten znak krzyża. A myślisz, że takie produkty, biżuteria, są dobrym prezentem na święta, na Mikołaja na przykład? No chyba najlepszym dla kobiet, prawda? Ja mam dwie małe kobietki w domu, także one zawsze się upominają o biżuterię, a zwłaszcza o biżuterię. A pożyczają? Znaczy ja nie nazwałabym tego pożyczką, bo wiesz, jeżeli ktoś wchodzi do twojej szafy i bierze, to bierze. A nie potem podchodzisz, chcesz założyć, nie ma. Proszę? Potem podchodzisz, chcesz założyć, a tu nie ma. Zdarzały się takie sytuacje? Ja biegam po całym domu o poranku, szukając wszystkiego, począwszy od butów, przez biżuterię, skończywszy na płaszczach. No tak to jest, jak się ma dziewczyny w domu, ale to jest z drugiej strony fajne, bo to działa już teraz w dwie strony, więc ja też mam nie jedną garderobę, tylko dwie albo trzy. Trzecia wprawdzie jest trochę dalej teraz, bo dziecko wyjechało mi na studia, no ale zawsze.